to jest bardzo, bardzo obfite, ciekawe. W sumie 5 tytułów różnych, w tym jedna premiera. Jeden tytuł, jeden spektakl z teatrem z zewnątrz zaproszonym, Mistrz Manole. Takie chyba uniwersalne, magiczna podróż, taka, która się mogła zdarzyć w każdym miejscu, bo w wielu kulturach istnieje ten stereotyp budowniczego, który pragnie zbudować coś najpiękniejszego na świecie, ale cena, którą musi za to zapłacić, jest przeważnie bardzo wysoka i finał jest tragiczny. Dziecko w łonie mym ginie w tej ostatniej godzinie. Muzyka jest tutaj podstawą, jakby podstawą narracji, bo cała opowieść jest zaśpiewana. I cała ta historia, to jest historia bardzo stara, na całych Bałkanach, tak naprawdę jedna z takich podstawowych legend, podstawowych mitów założycielskich, która chyba w największej krasie rozbrzmiewa właśnie w Rumunii, ale przewędrowała przez te Bałkany z Wołochami, z pasterzami wołoskimi. I tak też my wędrujemy, próbujemy w taki symboliczny sposób odtworzyć tę podróż gdzieś tam znad Morza Śródziemnego, z Albanii, przez Serbię, Bułgarię do Rumunii. Mazurski Las, rok 1921. Ja musiałem wcielić się w postać starego Mazura, sprostać też troszkę tej gwarze mazurskiej, a jednocześnie mieć świadomość, że idę z człowiekiem przez życie przez jakieś 20 parę lat, nie? Czyli od 21 roku, kiedy ma około 60 lat, czy gdzieś tam jest podobnie w moim wieku, a później się przerzucamy w czasy 20 lat później do Auschwitz, gdzie on trafił za agitację Mazurów, no, na rzecz tego, że są Mazurami, że mają swoją mowę i że bzdurne szukanie skarbów w każdej kulturze, myślę, w każdym regionie gdzieś jest jakiś złotodzielec zakopany, którego chcą wykopać. On jednak stwierdza, że te skarby są tu w nas, że my jesteśmy tym skarbem największym. Każda nasza historia, jeżeli człowiek umiera, to już nikt tej historii, tej tajemnicy nie zdradzi, bo on jej nie zdradził, koniec. I z jednej strony jest to może i trudne, ale z drugiej strony stanowi bardzo atrakcyjne wyzwanie dla aktora. Ja podjęłam decyzję, słyszysz, Ginter? Nie zostaniemy z tobą. Wyjedziemy, rozumiesz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nie zostanę z tobą w Auschwitz! Ja nie chcę słyszeć o takich skarbach, słyszysz? Żadnych cholerny Auschwitz! Nic nam po tych ruinach. Wracamy do domu i odpust nam nasze zimy. Gram tutaj postać Michela Poziejskiego, brata Emmy Poziejskiej. Dwojga utalentowanych młodych Mazurów. Sztuka rozgrywa się w 1944 roku. Jest to historia oparta, ale nie jakby oddająca w pełni historię pewnego utalentowanego muzyka żyjącego w tamtym okresie. Tutaj opowiadamy ją poprzez historię dwojga rodzeństwa, którzy z Małego Jeleniowa na Mazurach wyruszają do Królewca ówcześnie Königsberga, żeby tam w Akademii Muzycznej, w konserwatorium odbyć studia muzyczne i malarskie, ponieważ główna bohaterka jest malarką. To jest w ogóle jedna z fajniejszych rzeczy, które mi się przydarzyła w życiu takim zawodowym. Już pomijam tutaj też, że relacje z całą ekipą są bardzo, bardzo dobre, więc tak naprawdę tutaj się nawiązują również przyjaźnie.
Natomiast jeżeli chodzi o samo bycie tutaj, w ogóle uważam, że robienie teatru w tej stodole i robienie teatru o historii Mazurów jest czymś niesamowitym. A myślę, że to jest w ogóle taki ewenement na skalę Polski, że warto byłoby to z tym wyjść naprawdę jeszcze szerzej niż to jest w tej chwili. Natomiast sama gra w tym spektaklu i rola, kiedy przeczytałam scenariusz, to byłam trochę przerażona, bo ta moja postać przeżywa ogromne tragedie tak naprawdę. Mam was w życiu, laksy prancowatych wszystkich, Niemców, Rusków, Mazurów, Polaków, wszystkich! Nie zabijcie światła! Potem wszyscy zajechali do Urmunajtów i Kamyków i tam do rana omawiali podróż, spróbując zeszłoroczne śliwu. Tak. A potem Irma i ta druga, jako jej tam było? Agafia! Dzika jabłoń, dlatego że spektakl dotyczy tego czasu, kiedy te jabłonie, które w tej chwili zdziczały, jeszcze nie były dzikie. I w naszej bajce, w naszym spektaklu opowiadamy, że ta nasza spektaklowa dzika jabłoń, ona jest właściwie takim zbiorem różnych drzew. I jak się przejechać tymi naszymi starymi drogami tu mazurskimi, to widać przy tych drogach jeszcze te sady, te siedliska i w tych sadach te dzikie jabłonie rosnące, pięknie kwitnące zwykle, ale owoce słabe. Przede wszystkim wcielam się w rolę Hobołda, Kłobuka, który jest postacią demoniczną i tutaj na terenie Warmii i Mazur jakby jest dość dużo legend na temat tej postaci. Przez moment jestem też mężem głównej bohaterki. To jest twoje świadectwo chrztu? Ja. To znaczy, że ty chcesz... No, ty chcesz? Ja gram Sofię, tą mazurską wiedźmę, tkaczkę, która doświadczona mocno przez życie, stała się takim odludkiem troszkę, stała się taką właśnie wiedźmą czy szeptuchą, jak to u nas na Podlasiu się mówi. Taką, która w swoją pracę i w te kobierce, które robi, wkłada życie, wkłada miłość i tymi prezentami obdziela tych klientów, którzy chcą do niej przyjść i o nie poprosić i za nie zapłacić oczywiście. W międzyczasie okazuje się, że do niej przyszedł Hobołd, i ten Hobołd już z nią został, to znaczy mimo tej obecności, która była przerywana momentami spokoju względnego, to jednak ten Hobołd cały czas gdzieś towarzyszył i to życie Sofii trochę psuł. I kolejne spotkanie jest tak jakby przyczynkiem do tego, by opowiedzieć tę historię Sofii. Kolor się nie słucha! Ciebie! Sofii! Wielkiej mistrzyni tkackiej, a dziwnie ci się utkało. W imię ojca i syna nad tobą tu i na wieki znam cię. Diabli ciebie nadali, Hobo. Nie potrzebuję twojej pomocy, latańcu. Jakby było założenie nasze Roberta i reżysera Jacka Malinowskiego, żeby właśnie ta refleksja przychodziła. I przychodzi ta refleksja głównie, jeśli chodzi o moją postać właśnie, związana z tymi trudnymi momentami w naszej historii i no, pewnym zagrożeniem, które gdzieś czyha. Tak? I ja generalnie mam takie podejście w życiu, że uważam, że bardzo mało albo wcale nie uczymy się od historii. I to jest bardzo duży jakby błąd, że mijają pokolenia, mijają stulecia, my ciągle popełniamy te same błędy. Jeśli chodzi o moją postać, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby też przypominać po prostu osobom, które tu przyjdą to oglądać, że musimy być czujni i sami musimy pilnować siebie po prostu, żeby nie dopuścić do pewnych
do pewnych jakby strasznych rzeczy, które w przeszłości się zdarzyły i obyśmy nigdy już do tego nie dopuścili i mieli tę świadomość. I ona na moment staje się znowu młodą dziewczyną i opowiada tę swoją historię miłości, również tego nieszczęścia przyniesionego przez Hobołda, ale na końcu daje nadzieję, jakiegoś takiego pogodzenia, mimo trudnych przeżyć, mimo trudnej historii nie tylko jej samej, ale również tego miejsca, tych Mazur, które dotknięte zostały i wojną, i wszystkimi tymi takimi wędrówkami. To daje nadzieję, że to wszystko da się przeżyć, daje nadzieję i mówi o tym, że te Mazury też są warte tego, by tutaj po prostu być, mimo tych trudnych chwil.